zauważono nadpływające od Helu okręty szwedzkie. Flota wroga zbagatelizowała obrońców Gdańska. Nie płynęli w zwartym szyku. Miał to być tylko pokaz siły. Jednak kiedy jej dosięgnął, przeszyło go nieprzyjemne uczucie. To szwedzki pikinier ukuł go w zadek, na co nasz dzielny śmiałek odpowiedział mu wiązanką przekleństw i zdzielił go toporkiem. Bandera została zdobyta. Walka na statku trwała nadal. Bosman naszej floty, Jakub Otto, i ruszył w stronę zakola kanału portowego, zwanego Zakrętem Pięciu Gwizdków. Powoli zaczął zbliżać się do Westerplatte. Chwilę później działa pancernika otworzyły ogień i do szturmu na wojskową składnicę tranzytową ruszyło ponad 3000 niemieckich żołnierzy. Pierwsze pociski z pancernika wysadziły w powietrze bramę kolejową i fragment muru. Podczas tego ataku Niemcy skierowali się na... Z relacji porucznika Zdzisława Kręgielskiego, ziemia chodzi dosłownie jakby była wodą. Ziemia chodzi. Po tych 45 minutach ostatecznie nasi dzielni żołnierze bronili placówki przez 7 dni. W obliczu tak strasznych wydarzeń, w jakich znaleźli się obrońcy Westerplatte, wielu z nich okazało się wielkimi bohaterami. Obrona Westerplatte to historia odwagi i zmagań polskiego żołnierza w obliczu wielkiej tragedii wojny. Oby naszym oraz kolejnym pokoleniom nie przyszło podzielić losu obrońców Westerplatte, a przykład ich odwagi niech nigdy nie zniknie z pamięci Polaków.